Dobry wieczór, Monika Laskowska, dziewczyny Fortuny, witają serdecznie. Moi kochani, szaleństwo karnawałowe w pełni, a ci, którzy zostali w domku, żeby odpocząć, zapraszam do wspólnej zabawy. Moi kochani, co należy zrobić? Podać słowo z koperty. Wybieramy kilka literek, podajemy słowo i tworzymy z tych literek, moi kochani, słowo. Jakie słowo? Kto ma jakiś pomysł, moi kochani? Jeżeli już mamy jakiś pomysł, dzwonimy 704-304-310. Moi kochani, słowo w kopercie jest proste. Wyjątkowo proste jest dziś słowo w kopercie, także moi kochani, kombinujemy, ale nie za bardzo. Kombinujemy po to, żeby utworzyć słowo z naszych literek, moi kochani, które mamy podane na ekranie naszego telewizora. Słowo tutaj będzie dopóki ktoś z Was nie rozwiąże, nie rozszyfruje. Nie wypowie tego słowa, dopóki, moi kochani, ja czekam tutaj na Was i zapraszam do wspólnej zabawy. Moi kochani, myślimy, co to może być za słowo, a ja w międzyczasie przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zostać połączonym, aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Moi kochani, regulamin już za nami. No to co? Zaczynamy zabawę? Pewnie, że tak. Jeżeli karnawał, moi kochani, to szaleństwo i takiego szaleństwa właśnie oczekuję. Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, mamy na ekranie naszego telewizora litery. I z tych liter tworzymy słowo. Układamy proste słowo. Oczywiście nie musisz wybierać wszystkich liter, wystarczy, że wybierzesz kilka literek i podasz mi swój pomysł. Jaki jest Twój pomysł? Moi kochani, szybciutko zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy 704-304-310. Jakie to jest słowo? Przypominam, moi kochani, proste słowo w kopercie. Także kombinujemy, myślimy, jakie słowo można utworzyć z podanych literek. Ale moi kochani, jeżeli już coś przyszło nam do głowy, to szybciutko tutaj do mnie podążamy. Ja oczywiście nagradzę. Moi kochani, jakie słowo jest w kopercie? Dzisiaj, moi drodzy, olbrzymia szansa, że uda się rozwiązać tę zagadkę z pierwszym, drugim, góra trzecim telefonem. Tego oczekuję, moi kochani. No to co? Jakiś pomysł? Moi kochani, patrzycie na te literki, układacie słowo, wybieracie numer do studia. Zapraszam, moi kochani, zapraszam do wspólnej zabawy. Bawimy się. Niektórzy z nas sobie szaleją, tuptają z nóżki na nóżkę, a ci, którzy pozostali w domu, również mogą się pobawić, moi kochani. Właśnie o to tutaj chodzi. Bawimy się i przy okazji, moi drodzy, wygrywamy kasę. Jakie to słowo? Kto ma jakiś pomysł? Jakie słowa można utworzyć z naszych literek? W kopercie jest proste słowo. No właśnie, moi kochani. Jaki pomysł? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, nie czekamy. Co to za słowo? Jeżeli masz jakiś pomysł, to błyskawicznie łap za telefon i szybciutko tutaj do mnie podążaj. Wybieraj numer do studia, ja zapraszam serdecznie. Zapraszam, moi kochani, do wspólnej zabawy. No to co? Kto ma jakiś pomysł? 10 literek, moi kochani, mamy 10 literek. Nie musimy wszystkich liter użyć, żeby utworzyć słowo. Ja oczekuję prostego słowa, więc kombinujemy, ale tak, moi drodzy, żeby nie przekombinować. Przypominam, kombinujemy, ale nie za bardzo. Wystarczy, że wybierzesz kilka literek, kilka liter i utworzysz proste słowo.
No ale moi kochani, nie wierzę, że nikt nie ma propozycji. Jakie słowo ukryło się dzisiaj w kopercie? Ono tutaj będzie, dopóki ktoś z Was nie rozszyfruje. No to co, jakiś pomysł? Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? Dobry wieczór, psiak. Psiak. Proste słowo, bardzo fajny pomysł, ale jeszcze nie z koperty, ale pięknie dziękuję za rozpoczęcie zabawy i bardzo, bardzo dziękuję za dobry pomysł. Moi kochani, zapraszam kolejną osobę i kolejne pomysły. Psiak wędruje, moi drodzy, na tablicę, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest to słowo. Ale bardzo fajny pomysł, moi drodzy. Jaki mamy kolejny pomysł? Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? Piasek. P-I-A-S-E-K. Można ułożyć. Rzeczywiście. Dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty. Piasek wędruje na tablicę. Moi kochani, to może do 3 razy sztuka? Ja zapisuję piasek na tablicę, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest to słowo. Moi kochani, widzę, że bardzo fajnie nam idzie. Widzę, że jesteście przed telewizorami. To może ja zaproponuję w takim razie pierwszego bonusa. Jeżeli miałoby się ta zagadka zakończyć sukcesem, no to niech ktoś powalczy o 1000 zł. Słuchajcie, brawo, brawo, brawo. Jest sobota. Reżyser zdecydował się na bonusową nagrodę już na początku zagadki, moi kochani. Dlatego no warto teraz powalczyć, moi drodzy. O co chodzi z bonusem? Wpadasz do studia, wypowiadasz swoje słowo. Jeżeli będzie to słowo z koperty, to wygrywasz gwarantowaną stówkę 100 zł. Po czym czytam 5 krótkich pytań. Jeżeli odpowiesz na nie w ciągu 30 sekund, to oczywiście nagroda bonusowa wędruje również do Ciebie, czyli razem nawet 1000 zł. Moi kochani, jak się bawić, to się bawić. Czyste szaleństwo, nawet 1000 zł do wygrania. No to co? Wiemy, że to nie jest psiak, nie jest to piasek. Czy uda się z trzecim telefonem? Mam nadzieję, moi kochani, że tak. Do 3 razy sztuka? W takim razie, jaki jest Twój pomysł? Widzimy literki, patrzymy na nie i patrząc na te literki, jakie słowo nam rzuca się w oczy? Wszyscy patrzycie na to słowo, moi kochani, wszyscy patrzycie na to słowo. To słowo jest wśród tych liter. To słowo jest wśród tych liter, moi kochani. I ktoś właśnie za chwilę tutaj do mnie trafi i za chwilę je wypowie. No właśnie, kto wypowie to słowo? Patrzysz na nie, przyglądasz się i jeżeli widzisz, to szybciutko łap za telefon 704-304-310. Jakie to słowo? Nawet 1000 zł od samego początku zagadki, moi kochani, także szybciutko zapraszam tutaj do studia i walczymy naprawdę o fajną kasę. Bardzo fajna kasa do wygrania, nawet 1000 zł. No właśnie, kto powalczy? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Bo ta zagadka, słuchajcie, tą zagadkę jesteście w stanie rozwiązać błyskawicznie. I mam nadzieję, że już za chwilę, już za momencik, tak właśnie się stanie. Bardzo fajne propozycje nam padły, psiak i piasek. I właśnie o to chodzi, moi kochani, tą drogą idziemy. Proste słowo. Jeszcze pomysł, moi kochani, jeszcze jeden pomysł. Jakie słowo, proste słowo można utworzyć z naszych liter? Kto je wypowie, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. Nie jest to piasek i nie jest to psiak. To w takim razie to jest... No, moi kochani, nie czekajcie. Jeżeli macie ten pomysł, wybierajcie numer do studia, bo tutaj, bo moi kochani, im szybciej usłyszę to słowo, tym szybciej będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. Moi drodzy,
Kolejne zagadki są przygotowane, czekają, ale my powinniśmy rozwiązać tę zagadkę, bo fajna kasa do wygrania, moi kochani. I bardzo proste słowo w kopercie, bardzo proste. Prostsze słowo niż psiak, niż piasek. Moi kochani, już nawet tak wam powiem, nie kombinujcie. Oczywiście troszeczkę trzeba pokombinować, ale troszeczkę, moi kochani. Potworzymy proste słowo. Kto wyczytał jeszcze jeden pomysł, moi kochani? Jeszcze jeden pomysł poproszę. Skoro nie psiak i nie piasek, to... Dziesięć literek, moi kochani, 10 literek. I z tych 10 literek tworzymy, przypominam, proste słowo. Nieskomplikowane. Nawet 1000 zł do wygrania. Ale co się stało, moi kochani? Tak pięknie zaczęliśmy program. Co to za pauza, moi drodzy? Mieliśmy się bawić. A jeżeli zabawa, to... Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór, sikora. Sikora. Dobry pomysł. Można ułożyć. Brawo dla pana, brawo, brawo. Ale to nie sikora dzisiaj wleciała dzisiaj do naszej koperty. W takim razie sikora leci na tablicę, ale dziękuję pięknie za pomysł. Moi kochani, widzicie, właśnie tą drogą idziemy. Zapisuję sikorę, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest sikora. Moi kochani, z tą zagadką jest tak. Ktoś popatrzy na literę, wyczyta słowo psiak, ktoś inny piasek, ktoś inny sikora. A za chwilę ktoś z całą pewnością wyczyta moje słowo z koperty. No właśnie, kto wyczyta to słowo, moi kochani? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Dobrze, słuchajcie. Żeby podgrzać atmosferę, żeby zabawa była naprawdę huczna i naprawdę gorąca. Reżyserze, ja poproszę dorzucić jeszcze kasy. Jeszcze 1000 zł. 2000 zł. Brawo, brawo, kochani. Atmosfera robi się naprawdę gorąca. Reżyser dziś w dobrym humorze. Także i my, moi kochani, powinniśmy być w dobrym humorze, bo atmosfera jest naprawdę gorąca, huczna zabawa. Moi kochani, szczególnie, że w kopercie naprawdę proste słowo. Słowo, które zna nawet dziecko, więc moi kochani, zapraszam szybciutko tutaj do mnie, podajemy jeszcze jeden pomysł. Nie jest to psiak, nie jest to piasek, nie sikora. To w takim razie... Co? Jakie to słowo? Szybciutko, szybciutko poproszę jeszcze o jeden pomysł, moi kochani. Jakie słowo ci udało się wyczytać z naszych literek? Dziesięć literek. Z tych literek, moi kochani, tworzymy słowo. Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Ojej, kochani, no nie róbcie tego. Jak już wybieracie numer do studia, miejcie przygotowany pomysł, bo jak widzicie... No w każdej chwili można trafić, moi drodzy. Także jeżeli tutaj podążamy do studia, to chwileczka, moi kochani, mówimy swój pomysł i właśnie zdobywamy nagrodę, moi kochani. Przypominam, mamy 10 literek i z tych literek tworzymy słowo. Proste słowo. Z niektórych liter, moi kochani, nie ze wszystkich. Nie kombinujemy tak bardzo. Słowo, które jest w kopercie, jest proste, znane. Każdy je zna. To w takim razie, jeżeli każdy zna to słowo i można je utworzyć z naszych literek, to jest... Pamiętajcie, moi kochani, że każdą literkę można użyć tylko raz. Mamy telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? To słowo kolasz. Kolasz. Ciekawy pomysł, bardzo ciekawy. Rzeczywiście można utworzyć, jednak nie z koperty. W takim razie kolasz jedzie sobie na tablicę, jak to robią kolarze. Ale dziękuję pięknie za propozycję.
Co jeszcze, moi kochani? Co jeszcze? Jakie słowo można utworzyć? Bo widzę, że się rozdzwoniliście i bardzo mnie to cieszy, moi kochani. I wiem, jestem przekonana, że lada chwilę, za chwileczkę, dosłownie za momencik usłyszę słowo z koperty. Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? Lekarz. Lekarz. No, ciekawy pomysł, pięknie, rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Nie jest to jednak lekarz, to nie jest słowo z koperty. W takim razie lekarz powędruje nam pod kolarza. Ale bardzo fajnie, rzeczywiście proste słowo można utworzyć, można, moi kochani. Gratuluję pomysłów, moi drodzy, bo naprawdę bardzo fajnie nam tutaj idzie. Się rozdzwoniliście i bardzo, bardzo mnie to cieszy, moi kochani, bo miała być zabawa i jest. I robi się nam coraz goręcej, robi się nam coraz goręcej, moi kochani. Hucznie się bawimy i bardzo mi się to podoba. No to jak zabawa, to szaleństwo. Moi kochani, tylko o jakim słowie jeszcze dzisiaj nikt nie pomyślał? Jakie to słowo? Co udało ci się wyczytać? Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Killer. Halo? Tak, jakie to słowo? Może pan powtórzyć? Killer. To jest odpowiedzi killer z tych pytań. Killer? Tak jak zabójca? Tak. Czy to jest polskie słowo? Killer. Tak. Kochani, no gdyby to był killer w kopercie, to nie mówiłabym, że to jest proste, znane słowo i zna je nawet dziecko. Ja zapiszę to słowo, ale moi kochani, to słowo wydaje mi się, że troszeczkę przekombinowane. Jednak to słowo pochodzi od angielskiego, moi drodzy. Killer. Czy dziecko wiedziałoby, kto to jest killer, moi kochani? No rzeczywiście był taki film, bardzo fajny. Ten killer był nawet śmieszny, nie tylko groźny, ale był również zabawny. Ale moi kochani, troszeczkę przekombinowany. To nie jest killer. Zrobiło nam się troszeczkę groźnie, a my, moi kochani, tutaj mamy się bawić. Tutaj zabawa huczna w re i robi się nam naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo gorąco. Tylko nie kombinujcie, bo troszeczkę zbaczamy, moi drodzy, z dobrego tropu. Psiak, piasek, sikora, kolarz, lekarz. To są naprawdę bardzo fajne, bardzo dobre propozycje. Killer już mniej. Halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Wieczór, prosiak. Prosiak. Dobry pomysł. Rzeczywiście można utworzyć, można wyczytać. Brawo, brawo. Gratuluję serdecznie. Nie jest to jeszcze prosiak. Szukamy dalej, moi kochani. Szukamy dalej, szukamy nowego słowa. Prosiak wędruje na tablicę. Skoro nie prosiak. Co jeszcze? Reżyserka, daj mi tu 3000, bo naprawdę podoba mi się dzisiaj tempo, podoba mi się zabawa i cały czas słyszę telefon. Reżyserka, w takim razie ja poproszę o 3000 zł. Bardzo fajnie nam idzie, reżyserka, bo za chwilę usłyszę to słowo. Brawo, moi kochani, nawet 3000 zł w tym momencie do wygrania. Ale o jakim słowie jeszcze dzisiaj nikt nie pomyślał? Co nam umknęło? Kochani, bo jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko rozwiązania. Bardzo, bardzo bliziutko. Niektóre osoby, powiem szczerze, moi kochani, te osoby, które trafiły dzisiaj do studia, naprawdę miały fajne pomysły. Naprawdę fajne pomysły. Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? Sopel. Sopel. Rzeczywiście słowo na czasie, moi kochani, sopel. Tutaj wiszą nam sople z dachu i nie tylko, ale jeszcze nie z koperty, ale bardzo dobrze, moi kochani, właśnie tą drogą idziemy. Widzicie? Proste słowa szukamy, znane słowa. Pan skojarzył sopel, bo jest po prostu zimno, można się zamienić w sopel, moi kochani, i tą drogą idziemy. Sopel wędruje na tablicę zatem, bo to nie jest jeszcze słowo z koperty i wiemy już, że nie jest to sopel. Jeżeli nie sopel, no to co?
Jaki jeszcze pomysł? Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Piskle. Piskle. No nie może być piskle, proszę pani. No, piękne, piękne słowo, ale nie mamy jednak tu literki E. A piskle niestety pisze się na końcu z literką E. Rzeczywiście jak mówimy, rozmawiamy, to potocznie rzeczywiście mówimy piskle. Ja zapiszę to piskle, żeby nikt już nie popełnił tej pomyłki, moi kochani, żebyśmy wiedzieli, ale ja od razu je skreślę, bo mamy pierwszą pomyłkę, moi kochani. Nie mamy wśród tych liter literki E. Skreślam, żebyśmy wiedzieli, że tak, w ten sposób nie idziemy, moi kochani. Łatwo jest o pomyłkę. Rzeczywiście, moi drodzy, piskle, jak mówimy, słyszymy E na końcu, ale piszemy przez E. Także bądźcie czujni, moi drodzy, bo tutaj możecie korzystać tylko z tych liter, które widzimy w tej piramidce, moi kochani. Te literki, które mamy na ekranie telewizora, właśnie wykorzystujemy. Ale gdyby był cały alfabet, moi kochani, to szukalibyśmy tego słowa do rana. Ta nasza zabawa by się przedłużyła do rana, moi kochani, dlatego właśnie reżyser ograniczył nam to szukanie i dał nam tylko 10 liter. Moi drodzy, nie da się ułożyć z 10 liter bardzo, bardzo wielu wyrazów. Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Co to za słowo? Dobry wieczór, okapi. Okapi. Czy to jest proste słowo, proszę pana? Czy dziecko by wiedziało, co to jest okapi? No nie, wydaje mi się, że nie. Ale oczywiście zapiszę to słowo na tablicę, żebyśmy wiedzieli, że takie trudne słowo jednak nie. Nie, moi kochani, nie tędy droga. Nie okapi. Krótko się pisze rzeczywiście, ale czy dziecko wiedziałoby, co to jest okapi? Moje słowo w kopercie, moi kochani, na pewno jest prostsze. Bardziej znane. Powiem tak, kochani. Są na tej tablicy dobre pomysły. Lepsze niż okapi. Zdecydowanie lepsze. Na początku byliśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze, moi kochani. Także jeszcze momencik czekamy. Wracamy na naszą dobrą drogę. Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Lisek. Lisek. Rzeczy. Niech pan powtórzy. Lisek. Lisek. Dobrze usłyszałam. Liszek czy lisek? S jak Stanisław. S jak Stanisław, tak? Czyli lisek. Dobrze pana zrozumiałam? No nie. No nie. Zapisuję liska na tablicy. I moi kochani, nie zdrabniamy. Nie zdrabniamy. Gdyby to był lisek w kopercie, to byłoby chyba, moi kochani, zbyt podchwytliwe. No bo lis to lis. Ale dobry pomysł, rzeczywiście można utworzyć to słowo, ale moi kochani, wracamy do początku, bo tam droga była najlepsza. Moi kochani, ja muszę usłyszeć dokładnie to słowo, które jest w kopercie. Dlatego nie zdrabniajcie, podawajcie proste słowa, bezdrobnień, moi kochani, bezdrobnień i nie kombinujcie, bo okapi i lisek to przekombinowane. A ja poproszę o proste słowo. Jakie to słowo? Dziesięć literek. Z tych literek tworzymy proste słowo. Jakie? Jest telefon. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jakie to słowo? Piekarz. Piekarz. Ciekawy pomysł, rzeczywiście bardzo, bardzo dobry pomysł. Gratuluję pomysłu. Nie z koperty, niestety, ale szukamy dalej, moi kochani, szukamy dalej. Piekarz wędruje na tablicę. Wiemy, że nie jest to piekarz, także musimy jeszcze chwilę poczekać. Kochani, co już było? Co już było, moi drodzy? Był psiak.
Kiasek, sikora, kolarz, lekarz, healer, sopel, piskle, które wykreśliłam, bo wiemy, że literka E nie znajduje się na naszej piramidzie, tylko literka E, a piskle piszemy przez E na końcu, czyli to nie ten pomysł. Okapi, lisek. Okapi za trudne, lisek zdrobnienie, czyli też odpada. Piekarz. Kochani, bo musimy się pospieszyć. Czas tej zagadki dobiega końca, moi drodzy. Także szybciutko, szybciutko. Jakie to słowo? Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Rzeka. Rzeka. Super, 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 bo proste. Rzeczywiście można utworzyć takie słowo. Gratuluję pomysłu. Nie jest to jednak słowo z koperty. Ale bardzo fajny pomysł, moi kochani. Nie pomyślałam, że rzekę rzeczywiście można utworzyć. Słuchajcie, skończyło mi się tutaj miejsce, skończyło mi się miejsce w pierwszej kolumnie. Nie usłyszałam jeszcze słowa jednak z koperty. Dlatego zaproponuję 4000. Reżyserka. No słuchajcie, bardzo mi się podoba walka. Walczycie, dzwonicie, słyszę telefon za telefonem. Dlatego za chwilę usłyszę słowo z koperty, to na pewno. Świetna zabawa, moi kochani, bardzo mi się podoba. 12 propozycji na tablicę. Moi kochani, czekam na 13 pomysł. Może właśnie ta 13 przyniesie komuś szczęście. Nie wiem jak wy, moi kochani, ale ja bardzo lubię 13. Bo mówi się, że to pechowa, 13 piątek, ale często właśnie mi się zdarza, że 13 przynosi szczęście i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Kto nie boi się 13 i ma jakiś pomysł? Może tobie również 13 przynosi szczęście? No to jest nas dwóch. W takim razie szybciutko, szybciutko zapraszam serdecznie 704-304-310. Jakie słowa można utworzyć z tych 10 literek? Wiem, że nie jest to psiak, piasek, sikora, kolarz, lekarz, killer, prosiak, sopel, okapi, lisek, piekarz i rzeka. To w takim razie, co ominęliśmy, moi kochani? Jakie słowo? Bardzo fajne tempo, moi drodzy. Podtrzymujemy, podtrzymujemy. Bardzo mi się podoba dzisiejsza nasza zabawa. Bardzo hucznie. Tak jak wspominałam, jest karnawał, to trzeba się bawić. A jeżeli już zostaliśmy w domku, żeby troszeczkę odpocząć, no to bawimy się przed telewizorem i bardzo, bardzo fajnie się bawimy, moi kochani, i bardzo dziękuję za wspólną zabawę. Ale szybciutko, szybciutko, jeszcze jeden pomysł, jeszcze jedno słowo. 13 słowo będzie tym razem. No to niech ta 13 przyniesie nam szczęście. Uwaga! Jakie to słowo? Co pominęliśmy, moi kochani? Co nam umknęło? O czym przede wszystkim nasi poprzednicy nie pomyśleli? O jakim słowie? Nawet 4000 zł w tym momencie do wygrania, moi kochani. To już czas, najwyższy czas, żeby powiedzieć mi to słowo. Proste słowo w kopercie. Przypominam. Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Lizak. Lizak. Fajne, rzeczywiście fajne słowo, bo proste. Ale powiem tak, są na tablicy lepsze, jednak są lepsze propozycje. Jednak dziękuję pani pięknie za propozycję. Lizak wędruje szybciutko nam na tablicę. No moi kochani, myślałam, że z tym 13 pomysłem już nam się uda. Nie jest to jeszcze jednak lizak, ale fajne słowo, bo proste. Można utworzyć, można. Widzimy, że wśród naszych literek znajdują się właśnie te, które pani sobie wybrała i proste słowo pięknie utworzyła. Ale niestety, moi kochani, żeby nas troszeczkę zmobilizować, no musimy podgonić tempo, moi drodzy. 10 błyskawicznych chwil na rozwiązanie tej zagadki. Dlatego te chwile są dla tych, którzy mają ułożone już jakieś słowo
i w tym momencie już wybierają numer do studia. Ja szybciutko przypomnę już, co było. Był psiak, piasek, sikora, kolarz, lekarz, killer, prosiak, sopel, pisklę, okapi, lisek, piekarz, rzeka i lizak. Jeżeli udało Ci się utworzyć jeszcze jedno słowo, to te 10 chwil jest właśnie dla Ciebie. Twoje 10 chwil. Ale nie czekaj do zera, bo tutaj szybciutko nam piękne tempo mamy i mam nadzieję, że właśnie to tempo nam się... Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór. Sok. Sok. Dobre, proste, bardzo fajne, dobre i proste słowo. Ale jeszcze nie z koperty, ale pięknie, pięknie dziękuję za propozycję. Szybciutko zapisuję sok, żebyśmy wiedzieli, że nie jest to również sok. Ale zobaczcie, moi kochani, można utworzyć takie proste słowo. Każdy wyczyta tu inne słowo. I za chwilę na pewno wpadnie do studia osoba, która wyczytała słowo z koperty. Bo to słowo, moi kochani, wszyscy znamy. Jeszcze momencik czekamy. Jeszcze mamy 9 chwil. 9 chwil jest, moi drodzy, spokojnie, nie panikujemy, bez paniki. Skoro zabawa, to bawimy się, moi kochani. Jaki jeszcze pomysł? Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór, shop. Shop. Dobre, bardzo fajne słowo, rzeczywiście. Mamy i S, i Z, O, P, proste słowo, ale jeszcze nie z koperty. W takim razie szukamy dalej, kochani, szukamy dalej. Shop ląduje na tablicę, a my spokojnie, moi drodzy, mamy jeszcze 8 chwil. Zdążysz tu trafić. Jeszcze 8 chwilek jest. O jakim słowie dzisiaj jeszcze nikt nie pomyślał? Kochani, szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko podtrzymujemy tempo, moi drodzy. 8 chwilek. Jeszcze jaki pomysł? Jeszcze jeden. Jesteśmy już naprawdę bliziutko, moi kochani. Zabawa jest naprawdę przednia, jest bardzo fajnie. Robi się coraz goręcej, moi kochani. I bardzo, bardzo dobrze. To znaczy, że jesteśmy już bliziutko, bliziutko. Jakie jeszcze słowo? Jaki jeszcze pomysł? Patrzysz na te literki, to znaczy, że widzisz, że już wiesz. Na pewno znasz to słowo. No to co? Kto je wypowie, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. Co to za słowo? Wiem, że nie jest to psiak, nie piasek. Sikora też nie, kolarz, lekarz, killer, prosiak, sopel. Pisklę odpada, bo ma literkę E. Także przypominam, bądźmy czujni. Okapi za trudne. Lisek, pojawiło się zdrobnienie. Piekarz, rzeka, lizak, shop. I sok. Ale moi kochani, tu już trzeba się pośpieszyć, moi drodzy, bo zostało 7 chwilek. 4000 zł ciągle w puli. I muszę, moi kochani, muszę usłyszeć to słowo. W ciągu tych 7 chwil należy wypowiedzieć mi to słowo. Jakie słowo? Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Piesek. Piesek. No mówiłam, moi kochani, nie używajmy zdrobnień. No pies to pies. No nie, moi kochani, zapiszę tego pieska, ale troszkę mnie nie słuchacie. Nie używamy zdrobnień. Bo tak, moi kochani, byśmy mogli szukać do rana. Lisków, piesków, kotków. Lis to lis, pies to pies. Shop to shop. No fajnie, jeszcze jakbyśmy wymyślili zdrobnienie od shopa. Shopek?
pani Szopka, pan Szopek? Nie, moi kochani, nie, zdrobnienia nie. Szukamy prostego, łatwego słowa, które wszyscy znamy. W takim razie, kto? Coraz bliżej, naprawdę bliziutko, moi kochani, bo jakie jeszcze słowo można utworzyć? Jakie słowo można utworzyć z tych 10 literek? Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór, szpak. Szpak. Też nie szpak. Ale rzeczywiście dobry pomysł, gratuluję pomysłu, bo moi kochani, tutaj już jest naprawdę trudno o jakieś nowe słowo. Szpak wędruje na tablicę. Zostały nam 4 chwile, kochani. 4 chwilki. Reżyserka, czy ja mogę zaproponować? Bo już na te 3 chwile, moi kochani, 3 chwile nam zostały w tym momencie. W takim razie zapłaćmy za kolejne słowo 50 zł. Bo zobacz, jak trudno jest już o nowy pomysł. Moi kochani, w takim razie reżyserka się zgadza. Na całe szczęście 50 zł za nowe, każde słowo, które nie będzie słowem z koperty. I nie będzie słowem, które pojawiło się na tablicy. Uwaga, uwaga, moi kochani, bo w tym momencie zarabia każdy. 50 zł, jeżeli to nie będzie słowo z koperty, a jeżeli to będzie słowo z koperty, walczymy o 4000 zł, moi kochani. Mamy jeszcze 3 chwilki, spokojnie. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, no to na pewno to jest to. W tym momencie, moi kochani, mamy samych zwycięzców. No i bardzo mnie to cieszy. No właśnie, jakie jeszcze słowo można utworzyć z tych naszych 10 liter? Kombinujemy, kombinujemy, ale przypominam też nie za bardzo, bo słowo jest proste. O jakim słowie jeszcze nikt nie pomyślał? Co naszym poprzednikom umknęło? Jakie słowo? 3 chwilki, moi kochani, 3 chwilki. Nie czekajcie do zera, bo tu w każdej chwili mogę usłyszeć słowo z koperty i ktoś może wam zgarnąć po prostu te pieniądze sprzed nosa. A tego nie chcemy, moi kochani, tego nie chcemy. Oczywiście się cieszymy, jak ktoś wygrywa, prawda? Ale jak my wygrywamy, to cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo. No właśnie, kto się ucieszy? Jakie słowo tobie udało się wyczytać? Łap szybciutko za telefon, wybieraj numer, bo w najgorszym wypadku wygrasz 50 zł. 50 zł za każdą nową propozycję, która nie będzie słowem z koperty i nie pojawiła się wcześniej. Jest telefon, dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór, Ela. Jeszcze raz, może pani powtórzyć? Ela. Ela. Fajne, rzeczywiście bardzo fajne, proste słowo, ale za 50 zł. No ale brawo dla pani, gratuluję, bo naprawdę, moi kochani, ja nie wyczytałam Eli. Nam zostały dwie chwile. To nie jest Ela, moi kochani, ale bardzo fajne słowo, rzeczywiście. No, ma pani oko, muszę przyznać, bo... Ja nie wyczytałam, a takie proste słowo, widzicie, moi kochani, jak to jest? Można jeszcze coś znaleźć, można, na pewno można, moi kochani, bo jeszcze nasze słowo tutaj w kopercie nie rozszyfrowane. Powiem tak, są na tablicy lepsze pomysły niż Ela. Ela jest fajnym słowem, bo prostym, ale są na tablicy lepsze pomysły, moi kochani. No to co? Reżyserka, czy ja mogę podkreślić najlepsze pomysły? Reżyser mówi, no nie, mamy ostatni moment, czekamy. Czekamy, czekamy na jeszcze jedną osobę. Kochani, to musi być strzał w dziesiątkę. Uwaga! Uwaga!
Nie czekaj, nie czekaj, bo niczego nie tracisz. W najgorszym wypadku 50 zł powędruje do ciebie. A jeżeli trafisz, jeżeli uda ci się w dziesiątkę, to walczymy o 4000 zł, moi kochani. Uwaga, uwaga, szybciutko, szybciutko. Ale świetna zabawa, moi kochani. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście tutaj ze mną. I tak wspaniale się bawicie i że walczycie, moi drodzy. Ale jeszcze jedno słowo na pewno uda ci się wyczytać. No właśnie. Jakie to słowo? Jesteśmy już bardzo, bardzo bliziutko. Ale moi kochani, mamy ostatni moment. Przypominam. Na ten ostatni moment zapraszam tutaj szybciutko, szybciutko. 704, 304, 310. Jeszcze jedno słowo. Jeszcze jeden pomysł. O jakim słowie nasi poprzednicy po prostu zapomnieli? No co nam umknęło, moi kochani? Czekamy. Jeszcze jedno słowo. Jeszcze jedna chwila, przypominam, moi drodzy, ostatni moment. Moi kochani, co tak cichutko się zrobiło? Myślimy. Ale szybciutko myślimy, szybciutko przyspieszmy nasze myślenie. Jeszcze jedno słowo. No moi drodzy, 10 literek. Jakie słowo jeszcze z tych 10 literek można utworzyć? Czy naprawdę nikt już nie ma pomysłu? No, moi kochani, mamy zero. Uwaga, uwaga. To słowo to... To? Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jakie to słowo? Dobry wieczór, osa. Osa. No proste, rzeczywiście proste słowo. Nie z koperty. Jeszcze jednak nie z koperty, ale rzeczywiście nagroda wędruje do pana, 50 zł. Wiem, że jest już zero. Reżyserka, ja wiem, że jest już zero, ale daj wygrać. Daj wygrać, bo jesteśmy naprawdę bliziutko, moi kochani. Ja szybciutko zapiszę osę, żebyśmy wiedzieli, że nie jest to osa. Uwaga, uwaga, uwaga. Robi się naprawdę gorąco. Reżyserka, czy na tę dogrywkę mogę zaproponować jedną rzecz, a mianowicie właśnie podkreślę, reżyserka, podkreślę najlepsze dzisiaj propozycje. Kochani, mówiłam od jakiegoś czasu, że są na tablicy strzały w dziewiątkę. Jeżeli chcemy zakończyć tę zagadkę, to ja muszę w tym momencie widzom podkreślić, które to są propozycje. Moi kochani, podkreślę na czerwono, żebyśmy widzieli, jakie to były najlepsze propozycje. Najlepsze dziś propozycje, moi kochani, to... Uwaga! Kolasz. Moi kochani, lekarz, który się pokazał zaraz później i już tak się cieszyłam,
że jesteśmy naprawdę bliziutko. I uwaga, trzeci najlepszy dziś pomysł to piekarz. W którym on miejscu tutaj jest? Mam piekarza, moi kochani. Co oznacza, że w kopercie jest... No, moi kochani, no już wiemy, skoro kolarz, lekarz, piekarz to najlepsze propozycje, strzały w dziewiątkę, to nasz strzał w dziesiątkę to jest zawód. Jeżeli tobie udało się wyczytać wśród tych liter jeszcze jeden zawód, to szybciutko łap za telefon, szybciutko, szybciutko. 704-304-310. No bo słuchajcie, moi kochani, podaliście trzy zawody. Kolarz, lekarz i piekarz. Jest jeszcze jeden. Patrzycie na ten zawód, patrzycie właśnie na to słowo, na te literki. Jest wśród tych liter nasz zawód, którego szukamy. Nie jest to kolarz, nie jest to lekarz i nie piekarz. To... Udało ci się wyczytać jeszcze jeden? To jest moment, to jest właśnie moment, szansa dla ciebie. Och, moi kochani, emocje rosną. Od pierwszych chwil, moi drodzy, ja już tak się cieszyłam, jesteśmy naprawdę bliziutko, no bo zobaczcie, kolarz, lekarz. No i byłam przekonana, że już właśnie to się wydarzy. No, troszeczkę później zeszliśmy z tropu. Ale w pewnym momencie wróciliśmy, bo ten nasz piekarz to był powrót na naszą dobrą drogę. Ale już, moi kochani, wiemy, którędy iść. No właśnie. To kto dotrze do celu? Jeszcze jeden zawód można wyczytać z naszych literek. I nie jest to kolarz, nie jest to lekarz i nie piekarz. To w takim razie na pewno to jest... Co? A może kto? Czekamy. Kto to taki, moi kochani? Reżyser, moi drodzy, nam tutaj wyświetlił, żeby nikt nam nie podał zawodu, który już się pokazał na tablicy. I wiemy, że nie są to te zawody. Wiemy, że na pewno to nie są te zawody, ale jeszcze jeden można wyczytać, moi kochani. Jeszcze jeden można wyczytać. Kto ma pomysł? Zawód. Może ty wykonujesz ten zawód? Jestem przekonana, że jest przed telewizorem jakiś piekarz. Jestem przekonana, że jest przed telewizorem jakiś lekarz. Co do kolarzy, oni bardzo lubią jeździć. To nie mam pewności, bo zawsze są gdzieś w ruchu. Ale na pewno jest jakiś kolarz przed telewizorem. I tak samo jest ktoś, kto wykonuje ten zawód z koperty. Jeszcze momencik. Spójrzcie na te litery. Przyjrzyjcie się dokładnie. Jeżeli wyczytacie jeszcze jeden zawód, to łapcie szybciutko za telefon, bo to jest na pewno strzał w dziesiątkę, moi kochani. No bo ile zawodów można wyczytać z 10 liter? Na pewno niewiele, prawda? Trzy już podaliście. Kto ma jeszcze jeden? Uwaga, czekamy. Czekamy. Jeszcze jeden zawód. Oczywiście niemiłosny. O takim nie myślimy, moi kochani. O tym zapominamy. 50 zł oczywiście ciągle jest tutaj w ofercie, moi kochani, ale ja jestem przekonana, że już teraz będziemy grali o
5000 zł, moi kochani, no nawet 5000 zł. Uwaga, uwaga, szybciutko, jeżeli udało Ci się wyczytać jeszcze jeden zawód, to szybciutko, szybciutko. Ja przed końcem zagadki dorzuciłam 1000 zł, moi kochani. Mamy 5000 zł, nawet 5000. Kto o nie zawalczy? O jakim zawodzie nikt nie pomyślał? Znacie ten zawód, każdy ten zawód zna. Uwaga! Jeszcze czekamy. To jest kwestia chwili, moi kochani, to jest kwestia chwili, momentu, kiedy ktoś wyczyta ten zawód, złapie szybciutko za telefon i wypowie mi to słowo. Zawód. I nie jest to kolarz, nie jest to lekarz i nie piekarz. To w takim razie na pewno jest to... Szybciutko, szybciutko. Ale ja już się niecierpliwię, moi kochani. No emocje rosną, naprawdę rosną bardzo, bardzo mocno. No właśnie, zawsze byłam w gorącej wodzie kąpana, a tutaj takie emocje, taka zabawa i bardzo, bardzo mnie to cieszy, moi kochani. Ale jeszcze jeden zawód, jeszcze jeden. Nie lekarz, nie piekarz, nie kolarz. To w takim razie... No moi kochani, przyglądamy się. No widzicie, na pewno widzicie, patrzycie na ten zawód. Wśród tych literek jest jeszcze jeden zawód i jest to... Czekamy. Jeszcze jeden zawód. Szybciutko, szybciutko, moi kochani, szybciutko. No kto rozszyfrował? Moi drodzy, jeżeli udało nam się utworzyć kolarza, lekarza i piekarza, to na pewno uda nam się jeszcze jeden. No moi kochani, reżyser mówi, że nie możemy czekać dłużej. Moi drodzy, szybciutko, szybciutko. Reżyserka, no tak fajnie nam idzie. Jeszcze chwileczkę. No daj ludziom się skupić, skoncentrować. To jest nawet 5000 złotych, reżyserka. No słuchajcie, moi kochani, reżyser mówi, że musimy kończyć. Uwaga, uwaga, moi kochani. W takim razie 5 chwilek. 5 chwilek na znalezienie jeszcze jednego zawodu wśród tych liter. 10 literek, moi kochani, mamy. Na pewno jeszcze jeden zawód można znaleźć, kochani. Ale mamy 5 chwil na to, żeby zakończyć tę zagadkę. Komu się udało? Nie piekarz. Nie kolarz. Nie lekarz. To w takim razie 4 chwile, moi kochani. W takim razie, oj moi drodzy, szybciutko, szybciutko, tak duże emocje, nie spodziewałam się, że tak pięknie, moi kochani, dzisiaj będziecie rozszyfrowywać naszą zagadkę. No i byliśmy tak bliziutko, moi drodzy, tak bliziutko. Kolarz, lekarz, piekarz, no właśnie, wspaniałe propozycje, moi kochani, ale jeszcze jedna. Jeszcze jeden zawód przypominał, moi kochani, bo tu jest zawód. Właśnie podobnie jak kolarz, lekarz i piekarz. Uwaga, uwaga!
udało ci się znaleźć ten zawód, to masz 3 chwile, żeby trafić do studia, ale szybciutko, szybciutko, moi drodzy, szybciutko. Znacie ten zawód. Czekamy. 2 chwile. Ktoś na pewno zdąży. Kto? Kto? Szybciutko, szybciutko. Dwie chwilki. Mamy ostatni moment, kochani. No nie wierzę w to, że nikt nie znalazł jeszcze jednego zawodu. Uwaga. Jak się pokaże 0, moi kochani, to może być za późno. Czekamy. 0. Kto? Kto wyczytał jeszcze jeden zawód? Jeszcze jeden. Szybciutko. Jeszcze jeden. Ten zawód to... Jest telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jaki to zawód? Dobry wieczór, speaker. Speaker. No rzeczywiście dobra propozycja, ale to nie jest speaker. No moi kochani, no speaker ląduje w takim razie na tablicy.
No, byłam przekonana, że to będzie już to, moi kochani. Rzeczywiście, rzeczywiście speaker można utworzyć, tak się przyglądam, moi kochani. Nie jest to speaker. No, ale oczywiście 50 zł wędruje do pana, moi kochani, szybciutko, bo jest jeszcze jeden zawód. No jest jeszcze jeden zawód. Okazuje się, że słuchajcie, na naszej liście nie było speakera. Ale jest jeszcze jeden zawód. Moi kochani, zapewniam was, jest jeszcze. No pan tutaj świetnie pokombinował. No przyznam się wam szczerze, że nie pomyślałam. Mimo, że tak dużo mówię jak speaker, ale rzeczywiście można go utworzyć. No nie pomyślałam, umknęło mi. Ale cieszę się, że wam nic nie umyka, moi kochani. To w takim razie mam nadzieję, że już teraz, w tym momencie, wiecie, o kogo chodzi. Ja powiem tak. No pan miał poniekąd... No był może najbliżej. Powiem to tak, moi kochani. Był naprawdę bardzo, bardzo bliziutko. Bo mój zawód też... Też zaczyna się, moi kochani, od litery S. Chcę już kończyć zagadkę, dlatego nawet nie zapytałam reżysera, czy mogę napisać to S, ale moi kochani, wiemy. Skoro powiedziałam, to już zrobione. Nie cofniemy, nie wymarzymy. No i bardzo dobrze, moi kochani, ale dodam jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, że jest to z tych wszystkich, moi kochani, z tych wszystkich zawodów, które podaliście, czyli piekarz, kolarz, lekarz i speaker, no moi drodzy, najbardziej niebezpieczny zawód. To znaczy, moi kochani, bardziej niebezpieczny na pewno niż te wszystkie zawody razem wzięte. Bardzo, bardzo, moi kochani, potrzebny zawód, szczególnie w dzisiejszych czasach. No niestety, takie czasy mamy, ale niedługo będzie lepiej, moi kochani, mam nadzieję. Ale ten zawód, który jest w kopercie, no niestety nie każdy może wykonywać. Nie każdy. Jest to niebezpieczne zajęcie dla profesjonalistów, moi kochani, wymagający naprawdę i koncentracji, której my tutaj się uczymy i bawimy się przy okazji naszą koncentracją, ale ta osoba, która wykonuje ten zawód, niestety nie ma szansy na zabawę. Wykonując swój zawód, musi być bardzo profesjonalna, bardzo skoncentrowana, skupiona. No i przede wszystkim skoncentrowana i bardzo odważna. Każdy fałszywy ruch tej osoby, no, może skończyć się dla niej źle, moi kochani, aż mnie ciarki przychodzą na samą myśl. Ale, moi drodzy, bardzo potrzebny zawód, bardzo, bardzo potrzebny. Bo są różne sytuacje właśnie, kiedy bardzo potrzebujemy tej osoby, bo gdyby nie ta osoba, to ciągle byśmy żyli w strachu i w niebezpieczeństwie, o swoje życie i o swoich bliskich. Ciągle byśmy byli w zagrożeniu, czyli ta osoba jest naprawdę bardzo potrzebna. Nie speaker, też jest potrzebny. No to strzał w 9,5. Rzeczywiście, moi kochani, strzał w 9,5, bo też na literkę S. Moi kochani, S jak S jak no właśnie, uwaga. Jeden z najniebezpieczniejszych zawodów na świecie, moi kochani. No różne zawody są wymagające doświadczenia, skupienia, koncentracji. No chyba każdy zawód tego wymaga. Ale żaden zawód nie jest
tak, aż tak niebezpieczny, bo tutaj jeden fałszywy ruch i osoba, która wykonuje ten zawód, może po prostu zginąć, może po prostu przestać istnieć. No moi kochani, musimy kończyć. Musimy kończyć, także szybciutko. Uwaga, uwaga. Kto się domyśla, o co chodzi? Kto już się domyślił, o jaki niebezpieczny zawód, o jaki niebezpieczny zawód tutaj się wszystko rozbiega? Macie, moi kochani, litery w piramidzie. Wystarczy poskładać to, co wam przed chwilą powiedziałam. Dobrać do tej literki S. Kolejne literki, cztery inne literki. Kto? Kto znalazł cztery literki jeszcze? Pięcioliterowe słowo. Moi kochani, to tak, jakbym za każdą literę płaciła po 1000 zł. No moi kochani, ale ja muszę usłyszeć to słowo tu wypowiedziane na żywo, w moim studio. Nie przed telewizorem. Jeżeli masz pomysł, jeżeli już wiesz i krzyczysz, wiem, wiem, tak to jest, no to ja cię nie usłyszę. Szybciutko w takim razie łap za telefon. Panowie, no liczę na was, bo to jest taki bardzo męski zawód. Ja nie wiem, czy w ogóle są jakieś kobiety, które się tym zajmują, które funkcjonują w tym zawodzie, bo to jest raczej naprawdę zawód dla facetów, przede wszystkim o mocnych nerwach, wytrzymałych psychicznie, dlatego przed wykonywaniem tego zawodu są przeprowadzane różne testy, czy taka osoba właśnie się nadaje do wykonywania tego zawodu. Bo tutaj jeden fałszywy ruch, moi kochani, może spowodować olbrzymie zagrożenie. Nie tylko dla tej osoby, ale również dla innych. O jakim w takim razie, moi kochani, zawód chodzi? Jaki to zawód? Jeszcze momencik, reżyserka, jeszcze momencik. Jesteśmy już naprawdę bliziutko. Za chwilę, słuchaj, ktoś poskłada te informacje i wyłowi ten zawód tutaj z tych literek. Ale słuchajcie, no reżyser mówi, Monia, nie mamy czasu. No wiem, reżyserka, wiem, ale jesteśmy tak blisko. Moi drodzy, reżyser mówi trzy minuty na zakończenie tej zagadki, moi kochani. Jeżeli oglądasz program, słuchałeś tego, co przed chwilą mówiłam, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczny zawód, wykonywany chyba, no, tylko przez mężczyzn. Nie powiem na 100%, ale moi kochani, wydaje mi się, że tylko mężczyźni wykonują ten zawód i przede wszystkim o bardzo, bardzo mocnych nerwach i bardzo wyjątkowych zdolnościach. Nie każdy ten zawód może wykonywać, to na pewno. Przechodzi się masę testów, moi kochani, masę prób, czy rzeczywiście taka osoba się nadaje. Bo tutaj w sytuacji, podczas wykonywania tego zawodu, należy zachować spokój. Należy być opanowanym, bo może się wydarzyć bardzo dużo i jeden najmniejszy, malutki, fałszywy ruch, zupełnie nie taki, może spowodować, no, moi kochani, katastrofę. Ale uwaga, uwaga, moi kochani, bo została minutka i 50 sekund. Zdążysz tu trafić, jeżeli wiesz, o czym mówię. Ja już, moi kochani, zdejmuję kopertę. Bo to się musi wydarzyć teraz, nawet 5000, moi kochani. Dla kogo? Czekamy, czekamy jeszcze półtora minutki. No musi się udać, moi kochani, ktoś na pewno skojarzył. Ktoś na pewno już wie. Tylko czy ta osoba wybiera numer do studia?
Szybciutko, szybciutko zdążysz tu trafić. Jeszcze minuta i pięć. Jeżeli wiesz, o jaki niebezpieczny zawód dzisiaj pytam, to jest właśnie chwila dla ciebie, ale szybciutko, moi kochani, szybciutko, szybciutko, niecała minuta, bo czasu jest coraz mniej. Ja za moment będę musiała pokazać, jaki zawód był tu w kopercie. No i wtedy będzie za późno. Jeszcze jest 35 sekund. Uwaga, moi kochani, dyktuję numer. Jeżeli wiesz, jaki to zawód, to wybieraj teraz szybciutko numer. Uwaga, 704, 304, 310. Uwaga, moi kochani, 15 sekund. Ale bądźmy opanowani, jak właśnie ktoś, kto wykonuje ten zawód. S jak nie speaker, tylko teraz. Bardzo, bardzo niebezpieczne zajęcie. Czy nikt nie skojarzył, kochani? Bo ja muszę za moment pokazać, co było w kopercie. Reżyserka, momencik, momencik, jeszcze czekamy, jeszcze chwileczkę. Na pewno ktoś skojarzył. To nie jest zawód, z którym spotykamy się na co dzień, tak jak z piekarzem, czy z lekarzem, czy nawet ze speakerem, którego widzimy codziennie. Speakera widzimy codziennie w telewizji. Tą osobę, moi kochani, nie widzimy często i bardzo dobrze, żebyśmy widzieli jak najrzadziej tą osobę. Ale to bardzo, bardzo potrzebny zawód. Bardzo często się też zdarza, moi kochani, że znajdowane są różne materiały wybuchowe, moi kochani, różne jeszcze z czasów wojny. I wtedy przyjeżdża kto? No właśnie ta osoba. Moi kochani, żeby nic się nie wydarzyło, żeby nic złego się nie stało. Kto się tym zajmuje? Często słyszymy w telewizji, że ktoś na swoim polu wykopał jakieś znalezisko z czasu wojny. Nie wiadomo, czy jest to rozbrojone, czy nie. Dlatego wzywamy wtedy właśnie. Kogo? Poczekaj, poczekaj, momencik. Wiem, że musimy kończyć. Jeszcze sekundka. Ktoś na pewno skojarzył. Ktoś na pewno już tutaj do mnie podąża. No, mam nadzieję, moi kochani. Szybciutko, szybciutko. Jeżeli wiesz, o jaki zawód chodzi, to wybierz razem ze mną numer. Uwaga, uwaga, 704-304-310. Ale teraz, 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 moi kochani, szybciutko, szybciutko. Uwaga. Kto tu trafi?
O jakim zawodzie dzisiaj nikt nie pomyślał? Teraz, teraz, moi kochani, szybciutko. To się musi teraz wydarzyć, w tym momencie. Uwaga. Trzy. Trzy sekundy ode mnie, moi kochani. Trzy sekundy ode mnie. Dwa. Macie ten zawód, moi kochani, wśród tych liter. Patrzycie na ten zawód. Ale ja muszę powiedzieć jeden. I jedna osoba. Teraz. I? No nie. No wiedziałam, wiedziałam, że tak się stanie. Wiedziałam. No, moi kochani, kończymy program, a ja nie słyszę zwycięzcy. Ktoś na pewno skojarzył, kochani. Bardzo niebezpieczny zawód. Jeden z najniebezpieczniejszych, jakie można w ogóle wykonywać. Bo tutaj każdy fałszywy ruch, jedna nieuwaga, mała nieuwaga, moi kochani, i grozi niebezpieczeństwo. Grozi wielkie nieszczęście. Kto skojarzy? S jak? Mamy jeszcze moment. Mamy jeszcze moment, zanim skończy się program. Zdążysz tu jeszcze trafić. Zdążysz jeszcze, jeszcze chwileczkę, szybciutko. Ale szybciutko, moi kochani, reżyserka. Ja mówię do reżysera, jeszcze chwileczkę, momencik. Ale my, moi kochani, nie czekamy już, bo teraz, teraz muszę usłyszeć. Podyktuję numer, moi kochani, po raz ostatni. Uwaga. 704. 304. 310. Jeżeli wiesz, o jaki zawód chodzi, to teraz, 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 moi kochani, szybciutko. Uwaga. Kto? Czekamy, jeszcze moment czekamy. Musi się udać, moi kochani. Ja bardzo wierzę, że się uda. Ktoś skojarzył. Uwaga. S jak? Czekamy. Jeżeli nie wiesz, to już nie szukaj, bo nie zdążysz tego znaleźć. Ale jeżeli wiesz, o jaki zawód chodzi, to ta chwila jest dla ciebie. Ale szybciutko, kochani, szybciutko, szybciutko. Jedna osoba. No dobrze, reżyserka, powiedz mi, ile czasu nam zostało, żeby ludzie po prostu wiedzieli, czy zdążą tu trafić. Reżyserka, dokładnie poproszę o czas, jaki nam pozostał. Kochani, 2 minuty do końca programu, zdążycie tu trafić, zdążycie, jeżeli przede wszystkim wiecie, o co chodzi. Jeżeli oglądaliście program, to wiecie, jaki jest ten zawód. Jeden z najniebezpieczniejszych, jakie można sobie wyobrazić. Bo tu każdy, każdy fałszywy ruch grozi nieszczęściem. I dla osoby, która wykonuje ten zawód, i dla całego otoczenia najbliższego. Minutka, moi kochani, minutka i 25 sekund. Kto wie, kto nie śpi?
Słuchajcie, jest późna pora, wiem, że jest już mało osób przed telewizorem, no i ciężko znaleźć tę jedną osobę, ale jeżeli Ty właśnie oglądałeś program, wiesz o co chodzi, no to szybciutko wybieraj teraz numer. Zdążysz tu trafić, jest jeszcze minuta, zdążymy zakończyć program ze zwycięzcą. Ale moi kochani, to musi nastąpić teraz. Uwaga, uwaga, 45 sekund. Uwaga. 35. Szybciutko. 15 sekundy, kochani, 15 sekund. Musi się udać. Nie zakończę programu bez zwycięzcy. Jedna osoba, moi kochani, jedna osoba. Uwaga, 4, 3, 2, 1. I czekamy. Uwaga. Jeszcze czekam. Nic tu nie wyświetlaj, reżyserka, nic jeszcze tu nie wyświetlaj. Jeszcze nie pokazuj te nazwy. Jeszcze chwileczkę. Ja sama, reżyserka, ja sama pokażę tą nazwę, ale jeszcze chwilę, jeszcze momencik. Uwaga. Kto tu trafia, moi kochani? Kto tu trafia tuż przed końcem programu? Kto zawalczy nawet o 5000 zł? Uwaga. Moi kochani, rzutem na taśmę. Wybieramy, szybciutko, szybciutko. Uwaga. Ostatni raz, moi kochani, ostatni raz dyktuję numer. Uwaga, uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 1, 0. Teraz. I. Kto? No nie wiedzą ludzie, no chyba ludzie nie skojarzyli. No poczekajmy, reżyserka, jeszcze poczekajmy do ostatniej sekundy. Czekamy do końca, moi kochani, walczymy do końca. Nie ma co, moi drodzy. Nie poddajemy się. Kto? Kto tu trafia? No moi kochani, tak pięknie nam szło. Musimy zakończyć zwycięstwem, sukcesem. Tak jak właśnie robi to osoba, która wykonuje ten zawód. Kto? Uwaga, uwaga. Uwaga. Trzymaj.
trzymam kciuki mocno, kochani, mocno trzymam kciuki. Teraz, teraz, teraz. Uwaga, uwaga. Kto? I? No, mamy telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jaki to zawód? Dobry wieczór, saper. Saper, no pewnie, że saper. Uwaga, uwaga, brawo, brawo, gratuluję. Moi kochani, widzicie, saper. Zgadza się wszystko, moi kochani, wybuchowa zagadka, moi drodzy. Świetnie się bawiliśmy, wybuchowo. Moi drodzy, a my szybciutko wędrujemy dalej. Czy jest pani przygotowana? Uwaga, uwaga. Halo, halo. Tak, jestem. Uwaga, to zaczynamy. Czas, start. Kiedy w tym roku wypada Wielka Noc? Wielkanoc. 27 marca. W którym województwie leży jezioro Gopło? O matko. Gopło. Niech pani strzela. Warmińsko-Mazurskie? Nie. No rzeczywiście na górze, ale nie warmińsko-mazurskie. No kujawsko-pomorskie. No troszeczkę się pani pospieszyła. Szkoda. No niestety, ale bardzo pięknie pani strzeliła w tego sapera. Może jutro się uda. Dziękuję pięknie i życzę miłej nocy. Dobranoc.